Moi drodzy, witam w kolejnym odcinku WWE 2K16, My Career. Wróciłem już z Poznania i teraz mogę spokojnie dla was nagrać. Przepraszam was, że no nie dałem rady po prostu wrzucić, dlatego tak nie dałem rady wrzucić wczoraj, czyli w sobotę. Wrzucam dzisiaj trochę późno, wiem. I też pewnie on nie będzie jakoś ten odcinek zbyt długi, bo naprawdę wróciłem no niedawno. Jest teraz godzina piąta, więc no nie miałem czasu, jeszcze mam dzisiaj trochę roboty, więc postaram się jutro coś wrzucić i podejrzewam, że jeszcze przed świętami być może będzie dla was taka mała niespodzianka odnośnie WWE tutaj 2K16. Ale zobaczymy co z tego będzie. Okej. Lecimy z kolejnym Raw. Walka z Hunterem dzisiaj. I powiem wam, że przeleciałem też kolejne, potem w ostatnim odcinku kolejne Raw i kolejne SmackDown, bo w sumie nic się nie działo, nie? Nie było żadnej cutsceny, nie było nic. No i stwierdziłem, że kurczę, że właściwie nawet to nagrałem, ale tam się nic nie wydarzyło, więc po prostu to pominę i wrzucę to tutaj, bo mam nadzieję, że tutaj coś się wydarzy. Jeżeli nie, to będzie mi naprawdę przykro, bo chciałbym was trochę tutaj zaciekawić jakimiś jeszcze cutscenami w ogóle, no ale jak wiecie dobrze, że nie mam na to za bardzo wpływu. Nie mam na to za bardzo wpływu. Okej, w Australii się widzimy. Aktualny mistrz WWE już za chwilę pojawi się tutaj, gdzieś jest na stage'u. Dobra, fajnie. Super. I Hunter. I fajnie. Hunter jest też również. Dobra, super. Lecimy z tym meczem. No, może być ciekawie. A może nie. A może nie być wcale, więc okej. Proszę bardzo, odklincz, zaczynamy na samym początku. Oj, triple troszeczkę lepiej, ale nie. Tutaj kontrolujemy sytuację, obijemy go troszkę, pokażemy klasę mistrza. Walka z naszym CEO, nie wiem czym akurat z Hunterem walczymy na row, on, no, to jest mało realistyczne, no ale no, niech będzie. Chciał zawalczyć, no on sobie może taki mecz ustawić sam, więc proszę bardzo stary, masz Big Buta na mortę. Jak chciałeś, to masz. Jeszcze tu jakaś akcja z trzeciej liny. No, standardzik. O, no właśnie, standardzik i unik. Od Huntera teraz. Oj, triple back suplex. Nie myliłem się, okej. Trochę nas sprowadził na ziemię, dosłownie ich przenośni. Ale zaraz się zrewanżujemy. Oczywiście, teraz kopnięcie uniknięte przez Huntera. No proszę, jeszcze teraz bump, jeszcze jeden. Nie, mamy kontrę od Triple H'a. Jeszcze jeden bump, jeszcze jeden. Jeszcze Hunter, no proszę. Oj, poniosło stary. Odczuliśmy to, ale spokojnie tutaj powinniśmy z tego wyjść, to jak na razie Hunter jest w całkiem niezłym położeniu obecnie, a jeszcze poza ringiem ląduje nasz bohater, nasz mistrz. Trzeba się tutaj szybko ogarnąć, proszę bardzo, i jest już kontra i atak na Hunterze. Jeszcze jakieś tutaj uderzenie o ten metalowy słupek, czemu by nie? Co nie Hunter? Dobra, wróćmy do ringu. Okej, widzę, że też coś. Jeszcze duszenie? No to się nie godzi. Nie wolno. Powiem wam szczerze, że nie wolno. Aj. Dobra. O rety, stary. Poniosło cię, naprawdę. Ale teraz tego się nie spodziewałeś. Hie. I teraz możemy wbić na narożnik ringu. I teraz, aha, ty już wstaniesz do tego czasu. Oj, to nie tak miało wyglądać, ale spokojnie. Jeszcze jesteśmy w stanie to wygrać. To jest jeszcze początek, jakby nie było meczu. Okej, kolejny Irish poza ring. Nie wiem, dlaczego Hunter tak preferuje tutaj walkę poza kwadratowym pierścieniem. Nie mam pojęcia, no ale skoro chcesz, stary, no to mogę w to iść, proszę bardzo, jeszcze kopnięcie. Jeszcze tutaj Hunter posłany w stronę barykady. Jest seria bumpów prosto na głowę Triple H'a. Aż kusi mnie, żeby wziąć krzesło i przyłożyć mu z tego krzesła, ale tego nie zrobię. Chyba że jakąś akcję na krzesełku. To byłoby ciekawe. O! Może się udało, a może nie. Hehehehehehe. I teraz znakomity Godbuster. Znakomity Godbuster, jeszcze teraz. Oj, tego nie przewidziałem.
No Hunter już cwanie tutaj jest w ringu, okej, już do 8 doliczył sędzia, ale spokojnie też wróciłem. Do kwadratowego pierścina, proszę bardzo, mamy Irish Whip i jest atak kolanami. No wbiegaj, Jezus Maria. Teraz to się musi udać generalnie. Nie widzę innej opcji, proszę bardzo, moonsault, o tak. O tak. O tak, o tak. Jeszcze jakaś akcja by się przydała, no spinem byłoby najlepiej, no czemu by nie, proszę bardzo, Hunter, oszołomiony jest spin, 1, 2 i kick out, który absolutnie nie jest tutaj żadnym zaskoczeniem, jeśli chodzi o przebieg tego meczu. Wykonajmy sobie kolejny Irish Whip, proszę bardzo, jest Irish Whip i mamy unik, i jeszcze jeden, i Big Boot, ale uniknięty przez Huntera w tym momencie, i jeszcze tutaj kolano prosto znikąd. Od The Game'a. Wstajemy, oj, jeszcze tutaj uderzenie. Nie no, wyjdziemy z tego, spokojnie wyjdziemy z tego bez problemu. Damy radę, o Jezus, poniosły. O, rety. Jeszcze, moi drodzy, Hunter. Okej. Russian Lexus, bo czemu by nie. Fajnie. Dobra, wbijemy, no ale już, oj, nie. Nie, to mnie poniosło, to będzie skopane, no tak. Lądujemy poza ringiem. Hunter wykorzystał to, że bardzo wolno zabieraliśmy się do wejścia na narożnik ringu. Ale spokojnie, o jest kontra, jeszcze jakaś akcja. Oczywiście. I teraz wiecie co, możemy wykonać jeszcze jakąś fajną akcję, na przykład superkick. Czemu by nie? To nie jest Switch Music, to jest Superkick, a nieważne. A może Switch Music? Ale nazywa, w movesetie było Superkick, więc... Dobra. Otóż nie, no on chyba tutaj jednak się podniesie jeszcze. Chyba jeszcze jednak wstanie mimo wszystko. Zdąży wejść do ringu, tak jest, zdąży wejść do ringu. Ale odczuje na pewno to wejście do ringu i... Aha, jednak, ale może ja odczuję airship do narożnika, okej, fajnie. Ale kontrujemy to. Kontrujemy to, proszę bardzo, raz szykuje się jeszcze akcja, odbicie od linii, jedno, drugie i splash, o ja, tak, jest pin, 1, 2 i kick out, no proszę, kick out, ale teraz szykuje się akcja, jeszcze nie zdecydowałem, którą nazwę od was wybiorę, a podobały się naprawdę fajne niektóre były, najbardziej rozwaliła mnie, czyli rozwaliła, Caldizer, skojarzyło mi się to, wiecie, z jakimś środkiem na przykład na owady, albo z jakimś takim, wiecie, nie wiem czemu, z jakimś hebią ogólnie, masakra. O Jezu, kick out Huntera. Nie no, wybiorę jeszcze z waszych propozycji tam. Jeszcze się nie zdecydowałem, a właściwie tak naprawdę nie miałem czasu, żeby to na spokojnie jeszcze ogarnąć, bo ciągle coś i tak, wiecie. Ale wybiorę coś, na pewno. Proszę bardzo. Jeszcze bab, oj, poniosło. Spinebuster? Nie. Mamy DDT, to była kontra, oj, odczuł to też Hunter teraz w tym momencie. I to zdecydowanie, teraz seria kopnięć, proszę bardzo, oj, Triple H cierpi. Nie może nic zrobić, proszę bardzo, jeszcze jedno kopnięcie. Jeszcze będzie taki ala stunner. Okej, spokojnie. Teraz możemy wbić na narożnik, bo on powinien wejść zdecydowanie szybciej. Okej, czekam aż Triple się podniesie. W ogóle się podniesie kiedykolwiek? No mam nadzieję. Byłoby to nawet wskazane. Okej, Hunter jest już na nogach, moi drodzy, skaczemy. Joles to teraz idealnie trafił. Aktualny mistrz. Fanfaramfa. I jeszcze, moi drodzy, jeszcze tutaj Hunter powoli się czołga, proszę bardzo, jest, a jest, nie, no, mamy kontrę od Triple H, tego się nie spodziewałem. No ale cóż, bywa i tak, jeszcze Hunter, cholera, już byłem blisko, o Jezu, jeszcze zalewałem się krwią, to już w ogóle było nieplanowane, tego nie było w skrypcie, o Jezu, jaka kontra, taka dziwna trochę, i jest jeszcze kontra od Huntera, tak jest, mamy kontrę od Triple H, moi drodzy, jeszcze Hunter sprowadza nas do parteru. I jeszcze kolano prosto w kręgosłup, moi drodzy, ależ Triple H jest teraz w gazie, ależ Hunter jest teraz w gazie, mamy Spinebuster! Mamy Spinebuster. I Hunter nie rezygnuje, moi drodzy, będzie pedigree, cholera, będzie pedigree.
Nie! Nie ma pedigree. Nie ma pedigree. O nie, nie. O nie, nie. Moi drodzy, mamy suplex. Mamy suplex i to jest początek końca. Czekamy już. Będzie pięta w czoło. Będzie pięta w czoło, które zakończy ten mecz. Proszę bardzo. I mamy piętę prosto między oczy Huntera. Ach, co czysta pięta. Okej, pilnuj stary. To jest koniec. Jeden, dwa i trzy. Piękne zwycięstwo. Trochę się krew polała, ale generalnie nie było źle, tak mi się wydaje. O, w końcu będzie cutscena, no to czekam. Czekam na to, co się wydarzy. Serio. No nie, nie wierzę, nie wierzę, nie, no fajnie, że wchodzi, ale przed chwilą z tobą walczyłem. Co za bullshit. Co jest grane? No bez jaj! Jezus Maria, Brock Lesnar, Paul Heyman, oh my goodness! No tak, no Brock Lesnar przysługuje mu rewanż w końcu. Okej, będzie grubo. Będzie naprawdę grubo, słuchajcie. Paul Heyman jest. No to jest zajebiste, że się pojawił Heyman w końcu. Typowa już cutscena z Lesnarem. Typowo pod niego, oj. Będzie ciężko, będzie grubo, będzie rewanż. Będzie wielki rewanż na Extreme Rules. Z Brockiem Lesnarem. Na Legend oczywiście, nie? Będzie hard. Holy shit. No wygrałem w sumie fuksem. Przypinając, jakby nie było chyba Rocka, więc... O Jezu, welcome to suple... Nie. Chciałem powiedzieć, że welcome to Suplex City, ale... Okej, Lesnar chce mistrzostwa. Lesnar po raz kolejny chce mistrzostwa tej organizacji. Holy shit. Rewanż za WrestleMania. Zemsta za WrestleMania. No tak, bo Lesnar nie został przypięty chyba. Jak został, to będzie słabo z mojej strony, ale wydaje mi się, że został przypięty Rock. Dobra. How do you feel about Brock Lesnar staking his claim to your championship? Cóż mogę powiedzieć? Triple H does not like me as a champ. Triple H is so scared of me that he had to hire himself a new lackey to Dokładnie. Do his dirty work. I'll take on anyone, even Brock Lesnar. He is just one more victim to my title reign. Business as usual. Oczywiście, damy radę Lesnarowi. Będzie ciężko, będzie grubo. Jeszcze podejrzewam, że to będzie Extreme Rules mecz, nie? No bo main event, gala taka, a nie inna, więc będzie ciekawie. Oj, będzie naprawdę ciekawie. Oh, już się nie mogę doczekać tego meczu. Będzie też trudno, mega trudno, ale... No ale zobaczymy, mam nadzieję, że podołam i że damy radę. Dajcie jednak znać mimo wszystko, czy chcecie, abym walkę ze Snarem stoczył na poziomie hard, czy na poziomie legend. Nie wiem. Ja bym nawet się porwał na to legend, tym bardziej, że już jestem mistrzem, że overall skoczę w górę. Bo ten mecz sobie ogarniemy w przyszłym odcinku na Extreme Rules. I dajcie jeszcze znać, czy chcecie zobaczyć walkę z Takerem na SmackDown. I potem Extreme Rules, czy od razu przejdziemy do Extreme Rules, bo podejrzewam, że tutaj się raczej nic nie stanie. Chociaż, kto wie. Dziękuję wam wszystkim za oglądanie. Wiem, że trochę krótki odcinek, ale po prostu nie miałem czasu, nie miałem możliwości. Wynagrodzę wam to wszystko. Postaram się kolejny odcinek dać zdecydowanie dłuższy. Pół godziny co najmniej. Także trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Jeżeli wam się podobało, nie zapomnijcie ocenić. Bardzo mi na tym zależy. Jeżeli ktoś... ma jakieś pytania, bądź uwagi, bądź też propozycje odnośnie tego, co mówiłem, to komentujcie. Jeżeli ktoś nie subskrybuje, to zachęcam. A jeżeli ktoś chce mnie hejtować, bo po ostatnim filmie widziałem ziomka, który mnie hejtuje, nie wiem, czy to tyle, czy nie, w sumie stale rozbawiłeś mnie, no, rób to dalej. Obiadu mi nie odbierzesz, dając mi łapkę w dół, a nabijesz mi tylko statystyki do komentarzy, także stary, wolna ręka, ja cię blokować nie będę, rób to dalej. Niech ludzie czytają, jakich ma być zbanów w Polsce. Dziękuję wam wszystkim za oglądanie, okej, jeszcze raz. Trzymajcie się, cześć.